Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje przy ulicy Sadowej w Tczewie nowe osiedle, składające się z minimum 3 budynków wielomieszkaniowych. Mury pierwszego bloku już rosną, będą w nim mieszkania na wynajem. Budowa nowego budynku przy ulicy Sadowej w okolicy siedziby prokuratury rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. To początek nowego, niedużego osiedla, w którym będą wyłącznie mieszkania na wynajem, wzorem tych budowanych w części Suchostrzyk po północnej stronie ulicy Armii Krajowej. W planach TTBS na razie jest wybudowanie 3 nowych budynków podobnej wielkości. Każdy z nich będzie posiadał 4 kondygnacje. Docelowo jest tutaj planowane takie mini osiedle 3 budynków o podobnym kształcie. W każdym budynku planujemy 34 mieszkania, 2-klatkowe, 4-kondygnacyjne. W każdej klatce będzie winda, wejście będzie takie również dla osób niepełnosprawnych czy na wózkach bezkolizyjne, bezstopniowe, z dojściem od razu do windy. Także myślę, że tutaj ten dostęp będzie ułatwiony. Miejsca parkingowe na zewnątrz są zaplanowane, komórki lokatorskie na parterze. Inwestycja pnie się w górę, rozpoczęliśmy budowę już kolejnej kondygnacji. Do końca roku wyszliśmy z ziemi, fundamenty, także już jest parter, pierwsze piętro jest zbudowane. Cieszę się, bo pogoda dopisuje, jest luty, a możemy budować. Myślę, że do końca roku tak budynek powstanie. Przypomnę, jest to budynek pierwszy, na tym osiedlu będziemy budowali 3 takie budynki. Budynek jest dla 34 rodzin, 1-, 2- i 3 pokojowe mieszkania z partycypacją mieszkańców, czyli to jest na wynajem, z wpłatą mieszkańców w wysokości 30% wartości budowy. Zapytaliśmy o koszt budowy pierwszego budynku i źródło finansowania. Całość samej budowy to ponad 7 milionów złotych. Dofinansowanie jest z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tej chwili otrzymaliśmy pierwsze 10%. Walczymy i złożyliśmy wniosek o kolejne 25%. Także myślę, że to zamknie się w granicach 35% dofinansowania bezzwrotnego. Reszta to jest partycypacja mieszkańców i kredyt również w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach dla TBS-u. Osiedle na Sadowej budzi duże zainteresowanie mieszkańców Tczewa. Do TTBS już wpłynęło wiele wniosków osób ubiegających się o wynajem mieszkania z partycypacją. Prezes Woźniak, jak i prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki wyjaśniają, że kolejność wpływania wniosków nie będzie decydować o zawarciu umowy z najemcą. Będą określone konkretne zasady i zostaną one zawarte w uchwale Rady Miejskiej. Należy pamiętać, że to są również te wnioski, które były składane na ulicę Armii Krajowej. Tam jest też budownictwo TBS-owe. Takich wniosków, tych starszych i tych nowych, które się pojawiają po informacjach o tym budownictwie tutaj na ulicy Sadowej, jest około 150 takich wniosków. My traktujemy te wnioski jako wstępne. Prośba jest, żeby właśnie ci, którzy składają wnioski, poczekali jeszcze około miesiąca. W tej chwili jest przygotowana uchwała Rady Miejskiej w tym zakresie. Będą określone warunki, które należy spełnić i warunki, jakimi będą się kryteriami kierowały osoby, które będą takie wnioski rozpatrywać. Bank Gospodarstwa Krajowego narzucił pewne wymagania. Na najbliższej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie kryteriów przydziału mieszkań i one będą obowiązywały zarówno przy tym budownictwie TBS-owym, jak i również w ramach budownictwa Krajowego Zasobu Nieruchomości, KZN Północ, to co będzie budowane przy Bałdowskiej. I tam będą określone, kto, jakie grupy mieszkańców mają preferencje. Mówiąc inaczej, wszystko idzie w kierunku takiego systemu punktowego, czyli nieważne kiedy złożysz wniosek, ważne ile punktów uzbierasz w ramach tego wniosku. Czyli na przykład, mówię to na przykład, proszę, aby potem nie łapać mnie za słowo, tak? Rodziny z małymi dziećmi, jako rozwojowe, przyszłościowe, będą miały dodatkowe punkty. Osoby gdzieś tam, które pracują na terenie Tczewa, będą też miały dodatkowy punkt. Tych możliwości jest bardzo dużo i tak jak powiedziałem, będzie podjęta specjalna uchwała Rady i dopiero wtedy będzie możliwość zgłaszania wniosków. Także uprzedzam, że do tej pory żadnych list mieszkaniowych, żadnych przydziałów jeszcze nie ma, bo nie mogło być.